Radą Polską Stolicą Filmu, czyli ruszyło kameralne lato 2016. Wyjeżdżasz na zagraniczne wakacje? Sprawdź, przeciwko jakim chorobom warto się zaszczepić. Radomiak Radom wyjeżdża na zgrupowanie do Czech. To jest poniedziałkowe wydanie Dziennika. Krzysztof Czaban, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziewiąty raz czołówka polskiej kinematografii odwiedzi Radom podczas ogólnopolskich spotkań filmowych Kameralne Lato 2016. Aktorzy, reżyserzy i operatorzy będą przekazywać swoją wiedzę młodym twórcom. Do tego festiwalowa publiczność będzie mogła uczestniczyć w projektach filmów, otwartych wykładach czy tematycznych warsztatach. Uroczysta parada zabytkowych samochodów tradycyjnie zainaugurowała w Radomiu 9. ogólnopolskie spotkanie filmowe Kameralne Lato 2016. Festiwal to doskonała okazja do promocji Radomia, ale to przede wszystkim duża szansa dla młodych twórców na szlifowanie swoich umiejętności pod okiem profesjonalistów. Dla wielu festiwal jest także początkiem międzynarodowej kariery. My pokazujemy tutaj w konkursach wyłącznie młode kino, zarówno w konkursie niezależnym, jak i w konkursie głównym. Ja tutaj chciałam powiedzieć, że bardzo cieszy mnie obecność w konkursie niezależnym Michała Wójcickiego, który już po raz kolejny pokazuje swój film, to jest chłopak z Radomia. I właśnie od Kameralnego Lata zaczęła się jego taka kariera, zaczął film pokazywać na festiwalach międzynarodowych. Czwarty raz aktywnie swój udział zaznaczy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. Tradycyjnie policjanci wraz z ekipą filmową zrealizują widowiskową scenę specjalną. Ponadto funkcjonariusze planują realizację dwóch spotów. Pierwszy będzie dotyczył cyberprzemocy. To jest też problem współczesnej młodzieży, ale chyba nie tylko. Mam nadzieję na ciekawe pomysły, które przerodzą się w obraz, przy pomocy którego będziemy mówić o zagrożeniach z tym związanych, a kolejny to udzielanie pierwszej pomocy. Tegorocznymi opiekunami warsztatów są dwaj reżyserzy, Kuba Czekaj oraz Marcin Bortkiewicz. Obaj z uznaniem wypowiadają się o swoich podopiecznych. Utalentowani! Genialni, wrażliwi na społeczeństwo, które je otacza, na życie. Chcą robić kino. Chcą nie tylko być reżyserami, chcą być operatorami, dźwiękowcami, montażystami, scenarzystami. Bardzo wrażliwi na siebie, na rzeczywistość i chłonni opowiadania historii. Organizatorzy przygotowali również niespodziankę dla wszystkich miłośników kina. W czwartek będzie można z bliska przyjrzeć się, jak wygląda najważniejsza nagroda filmowa świata, czyli Oscar. Statuetka Amerykańskiej Akademii Filmowej dla filmu Ida w czwartek wystawiona będzie w radomskiej łaźni. Tegoroczny festiwal zakończy sobotnie uroczysta gala finałowa, podczas której organizatorzy wręczą nagrody zwycięzcom konkursu głównego, filmów niezależnych oraz konkursu filmów odrzutowych Hyde Park. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji zatrzymali 63-latkę za posiadanie wyrobów bez polskich znaków akcyzy. Chodzi o wyroby tytoniowe. Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie na Młodzianowie i znaleźli nielegalne wyroby o wartości kilkunastu tysięcy złotych. Zabezpieczyli około 2000 sztuk papierosów, tzw. samoróbek, około 10 kg krajanki tytoniowej, około 20 kg liści tytoniu oraz maszyny do produkcji papierosów. I zmieniamy temat. Coraz więcej osób decyduje się na urlop poza granicami Polski. Jednak taki wyjazd często wiąże się z wieloma zagrożeniami, w tym również z tymi zdrowotnymi. Sprawdziliśmy, przeciwko jakim chorobom warto się zaszczepić, spędzając urlop w kraju lub wyjeżdżając na przykład do państw Europy Wschodniej. Spędzając wakacje w Polsce, warto pamiętać o szczepionce przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Jest to o tyle ważne, bo z roku na rok przybywa w kraju tych pajęczaków. Ale pamiętajmy też, że na przykład tężec odporność daje mniej więcej na 10 lat, więc jeżeli ktoś miał ostatnią szczepionkę w wieku 18 czy 19 lat, to jeszcze zanim skończy 30 lat powinien się doszczepić i warto o tym pamiętać. Kalendarz szczepień mamy taki, jaki mamy, jaki jest opracowany i na jaki pozwalają po prostu finanse, ponieważ są to potężne pieniądze, prawda? Później już musimy doszczepiać się na własny koszt, ale naprawdę warto. Wiele zagrożeń czyha na tych, którzy urlop będą chcieli spędzić na przykład we wschodniej części Europy. Pamiętajmy o tym, że tam jest naprawdę sporo gruźlicy. Jest dużo zachorowań na AIDS, jest wielu nosicieli wirusa HIV, że jest takie po prostu ryzyko. Błonica,
też na terenie południowej Ukrainy są takie miejsca, gdzie ta błonica jest naprawdę, jest tego dużo. Można na krztusiec zachorować również. W państwach zachodnich niestety odry stwierdza się ostatnio bardzo dużo. Z kolei wyjeżdżając do krajów Azji, Afryki czy Ameryki Południowej warto pamiętać o szczepionkach przeciwko żółtej febrze oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Punkt szczepień w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Radomiu funkcjonuje we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17. We wtorek piłkarze Radomiaka Radom wyjadą na 5-dniowy obóz przygotowawczy do Czech. W jego trakcie rozegrają 3 mecze sparingowe z drużynami z czeskiej ekstraklasy, dwukrotnie z FC Fasta Zlin oraz z jeden mecz z 1 FC Słowacko. Na zgrupowaniu w Czechach testowani będą Bartosz Zakrzewski z zespołu juniorów Polonii Warszawa oraz Jakub Dziubas z rezerw Wisły Kraków. Od ponad tygodnia sztab szkoleniowy obserwuje także dwóch Czechów, Aleksandra Jakubowa oraz Dalibora Vasendę. Wjeżdżamy wtorek bardzo szybko rano, już o pół do piątej, tak abyśmy byli na miejscu już tak gdzieś po południu, aby tam był taki opóźniony obiad, potem taki spokojny trening, troszkę nas rozluźnić, porozciągać. Głównym punktem zgrupowania będą 3 mecze sparingowe z drużynami z czeskiej ekstraklasy. Mecz z pierwszoligowcem, taką pierwsza czeska ekstraklasa Fasta Zlin, to jest właśnie we czwartek, wtedy w Nowej Środe o 17 w miejscowości Luhačovice. A ten drugi właśnie jest sobotę rano Uherské Hradiště przeciwko pierwszej ekstraklasy FC Słowacko. A między tym jsme ještě dla těch závodníků, těch mladších, tak ještě máme jeden meč s Fastalem Zlin a to jest ve čtvrtek ráno. Trener Radomiaka podkreśla, że piłkarze będą mieli do swojej dyspozycji bardzo dobre zaplecze treningowe. Sportowy obiekt, gdzie właśnie jako jest wszystko tak, jak ma być, bardzo dobre meldowanie, jedzenie. A głównie dla nas, tak mamy tam też jakieś zajęcia, a to znaczy ku temu boisko, wszystko. Ale mnie interesują te 3 mecze, jak powiedziałem, środa, czwartek, a w sobotę. Będziemy z naszą kamerą podczas całego zgrupowania Zielonych w Czechach. Śledźcie więc nasze relacje na www.zebra.tv. Co prawda z nieba padał strumieniami deszcz, ale nikomu to nie zepsuło humoru i zabawy. W niedzielę nad zalewem w Domaniowie w ramach festynu rodzinnego powitaliśmy lato. W trakcie kilkugodzinnej imprezy nie zabrakło sportowych zmagań, konkursów, a także wyborów najpiękniejszej, czyli Miss Lata. Powitanie lata rozpoczęło się od siatkarskich mistrzostw mieszkańców ziemi radomskiej o Puchar Starosty Radomskiego. Po sportowych emocjach przyszedł czas na konkurs wiedzy o powiecie radomskim. Poza tym mamy Miss Lata, także pokazy sportów wodnych, no i oczywiście bardzo dużo dobrej muzyki, którą zawsze gwarantujemy. Tym razem zdecydowaliśmy się na blok muzyczny disco-polowy, bardzo pasujący do takich imprez. Są znane zespoły tutaj z rynku radomskiego. Markus P. jest gwiazdą dzisiejszego bloku muzycznego. Powitanie lata stało się również okazją do promocji miejsc z terenu powiatu radomskiego, które warto odwiedzić w trakcie tegorocznych wakacji. Mamy również Jagodno niedaleko, też bardzo ładny, kameralny zalew. Mamy również Siczki, mamy powiat, mamy również Iłże. Więc myślę, że naprawdę radomianie mają alternatywę oprócz tych atrakcyjnych miejsc w samym Radomiu odpoczywać. Organizatorem festynu Powitanie Lata Domaniów 2016 było Starostwo Powiatowe w Radomiu. Relacja z Domaniowa kończy to dzisiejsze wydanie dziennika. W imieniu Łukasza Kościelniaka zapraszam jeszcze Państwa na sport, a także na prognozę pogody, którą tradycyjnie przygotowała dla Państwa Aneta Sujka. Do zobaczenia. Odkryj słoneczną stronę segregacji odpadów. Segreguj śmieci, pokaż ekoklasę, zachowaj kasę. Centrum Urody Expelos to nieograniczone możliwości z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej. Liporadiologia, mezoterapia, zabiegi laserowe, fala radiowa, makijaż permanentny, wypełnienia, botoks, cyfrowe zdobienia paznokci drukarką Nailo. Przyjdź, a zabierzemy Cię w świat piękna i relaksu. Radom, ulica Narutowicza 1, www.expelos.eu.
Do zespołu Cerradu Czarnych Radom dołączył nowy rozgrywający Jakub Kędzierski. Dla młodego zawodnika, który w ostatnim sezonie grał w Efektorze Kielce, to powrót do radomskiego klubu, w którym debiutował w Plus Lidze. Do zespołu z Kielc przeniesie się za to Jakub Wachnik, który ubiegły sezon spędził na wypożyczeniu w Belgii. Świetna inauguracja sezonu w wykonaniu Green Ducks Radom. Futboliści z Radomia nie dali większych szans rekinom z Warszawy. Zielone Kaczory w ramach drugiej ligi polskiej futbolu amerykańskiego pokonały zespół Warsaw Sharks B aż 80-0. Kaczory kolejne spotkanie zagrają także z warszawską drużyną. 17 lipca przeciwnikiem Radomian będzie ekipa Warsaw Crusaders. Wtorek w Radomiu częściowo słonecznie, możliwe burze, na termometrach 25 stopni. W środę chłodniej, 20 stopni, przejściowe zachmurzenie, możemy też spodziewać się przelotnych opadów deszczu. W czwartek pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 18 stopni.